Witamy w kolejnym odcinku. Nastała sobota, więc to jest kolejny film z Lucky Bloków. Dzień dobry, cześć Mati. Dzień dobry. O kurde, ale Matiego dzisiaj energia rozpiera. Łyk kawy, dokładnie tak. Nagrywamy oczywiście od rana i słuchajcie, jutro... Jest 7 rano. 7.30, nowa seria na YouTubie, to będzie z Lucky Bloków. Jutro odcinek u Matiego, link do wysłania map w opisie. Fajnie by były, żeby mapy były na 1.89, ale dzisiaj robimy wyjątek. Tak, bo mapa jest po prostu przepiękna. Mati jej nie widział, bo... Nie, chcę mieć niespodziankę, zobaczymy, dokładnie, czy będzie fajnie, czy będzie głupio. Jak dla mnie będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie fajnie. Tak, i no, odcinek jutro u Matiego będzie też z Lucky Bloków. I tu jest mapa stworzona przez Kocham Cię Magda i pozdrawiamy od razu Magdę. No. O, przeczytaj drugą tabliczkę. Zasady? Nie ma zasad, bo i tak je zawsze łamie. Ale to jest piękne, nie? Że ktoś już wie, okej. Okay, oni... Nieprawda, to ty łamiesz zasady, ty wchodzisz na tor. Aha, i mnie bijesz. Aha. Pamiętasz to? Wtedy przegrałeś. Powinieneś zostać zdyskwalifikowany. Nie, co ci a się... A widzowie niech zostawią... A, to dla ciebie, przepraszam. Łapkę w górę! Piu! Nowy dźwięk. Nie, nowy ma nowy dźwięk. Jest. Ale jeżeli... Uwaga! Łapki! Jeżeli będzie 5-10 tysięcy, robimy od poniedziałku do piątku Lucky Bloki dzień w dzień odcinek. Ile do pożygania. Lajków? Jeden like, 10 tysięcy, milion, wybierzcie jedną z tych liczb. A widzisz, jak oni wbiją jeden, to ja powiem, a 10 tysięcy, jak wbiją 10 tysięcy, powiem, a milion. A jak wbiją milion? Okej, okay, idziemy. Tu jest dzień, ustawmy sobie dzień, wejdźcie na płytkę, gdy będziecie gotowi. Ustawię noc. Nie. Dzień? A, nie, bo ja się boję. Ja się trochę cykam. Okej, okay, chodź. Wow. Dostałeś itemy? Nie. Nie, masz, no masz. Gościu, co ty tutaj kłamiesz? Ja z lewej czy z prawej? Zawsze ja byłem z prawej, przynajmniej okay, ostatnio. Okej, dobra. Odliczanko będziemy mieli. Ej, to jest to spoko, bo nie będę mógł... Czekaj, co mamy? Mamy to kliknąć? To jest powrót na spawn. Tak. Klikam. Okej. Okay. I właśnie ta sama mapa będzie ugrywana najprawdopodobniej u Matiego też, z prostego powodu, bo jest po prostu piękna. I chcieliśmy. O-o. Co? O-o. Właśnie, to, no nie wiem, jakie to będą Lucky Bloki, jak co. Boję się, że wiesz, że nam coś skraszuje na przykład. To jest... Ja jestem ukryty. Gdzieś. Czemu? No to ja się pytam. Ej, czaisz, że tutaj pod spodem był spawner, tak jakby? O-o. Odejdź! No co ty? Masz? Odejdź! Jeszcze patrzę inne skrzynki. Ta, spawner widzę, normalnie też. No. Weź go zniszcz może. Ej, ja te ultra lucky bloki, dwa już rozwaliłem i za każdym razem znika mi. Czekaj, rozwal swojego. Okej. A podobno one miały mieć super ekstra dropy. Chyba, a może dlatego są szare, bo nie działają. Nie. Ja pierwszy, no i sparłem poza mapę przez ciebie. Ja w sumie, że to drugi lucky block, trzeci lucky block z rzędu. O, śmierci i mamy licznik śmierci, to jest zarąbiste. Czwarty. Piąty. Ale czekaj, nie masz czasami... Ej, Mati, nie, pojawiają ci się rzeczy, tylko one pojawiają się z opóźnieniem z tego, co widzę. Czekaj, ja sobie dam, powiedzmy... To jest drugi raz to samo właśnie dostałem. Okej. Okay. Ja rozwalię... Moje lucky blocki nie działają. Moje, powiem ci, że działają nawet za dobrze. No gdzie są te rzeczy, które powiedziałeś, że się po fakcie zrespiły? Nie wiem, pozdrawiam. Nie, no nie mam pojęcia. Dobra, mi się coś pojawiło właśnie. No ja mam wszystko ciemne. No ja też, bo pojawiło się, wiesz co? Jakieś bloki, nie mam pojęcia, co to jest. Za blok. Ej, wiesz co, można by było wprowadzić nową zasadę, że na przykład będą, bo jeden punkt się jakby zdobywa za wygranie pierwsze, jako pierwszy tor, drugi za walkę PvP, a trzeci można by było dodawać za kto ma mniej śmierci. I wiesz, zawsze ktoś by wygrał, bo często jest remis. Co o tym myślisz? Nie, często ja wygrywam właśnie. Nie powiedziałbym, ale spoko. Na szczęście, nawet jeżeli te lucky bloki nie będą działały, to i tak są tutaj jakby takie fajne, że... Aha, dobra, to tak działa. Że są na tyle fajne rzeczy, że nawet, już mówię, jeżeli to nie będzie działało, to i tak będzie całkiem spoko. Pozdrawiam. Jest epicko. Mati chyba... A nie, ty masz dopiero pierwszą śmierć, także spokojnie. A nie wiem, dlaczego te dwa nie działają. Ja wiesz, jakieś... Jakie dwa? Mi jeszcze żaden nie zadziałał. Żaden lucky block nie dał mi nic, póki co. Tak kompletnie nic? Tak, dwa razy miałem tylko takie pudełko, w którym zostałem zamknięty. Nie, to ja mam troszkę lepiej, co by nie dobra, mówić. Super, rozwaliłem zwykłego lucky blocka i uwaga, dostałem nic. Jak to ze zwykłego?
Nie dostajesz nic, chociaż nie, czekaj, ja... Okej, okay, ja też... Trzeci lucky block, który mi zadziałał. Ale... Aha, nie? Dobra, bo las, dobra, dobra, ten dobra. Też, nie? No patrz na mój tor. Okej, okay, patrzę na twój tor. Pierwszy, to jest lucky block, okay, z którego coś dostałem. Nie mogę otworzyć skrzynek. Dobra, rozumiem, trzeba rozwalić blok. No tak, trzeba rozwalić blok. Nie, Mati, będę z tobą szczery, nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa, serio. Wgrałem tak jak było napisane, no jesteśmy nawet na hardzie. Więc, serio, nie wiem. Chyba, że, dobra, mam pomysł. Uwaga, to jest awaryjna rzecz. Bierzesz sobie Game Mode 1, okej? Okay? Game Mode 1 i bierzesz Pink Lucky Block. One mają 800 dropów, nawet weź sobie dwa staki i za każdym razem, jak masz rozbić jakiegoś Lucky Blocka, rozbij sobie tego, dobra? Zobacz, czekaj. Ale dobra, to popatrz, zróbmy test. Okej. Ale weź sobie te pink. Mam pink w ręku, ale dobra, na razie TNT spadło. No tak. Dobra, uwaga. Dobra. Widzę, ale wiesz, chodzi o to, że w konsoli kompletnie nic nie ma, więc no co ja ci poradzę. Bob się pojawił, nice. Mówię, to za każdym razem zestawiaj tego pinka i będzie spoko. Sorry, widzowie. O, nice, ale super. Wiesz, co wypadło z pinka? Co? Wow, już nie masz szans. Nic. No, dobra, 2 na 2 i mam jakby, nie wiem, 2 na 2 i pojawiają się przedmioty. Lecę dalej. 3 na 3, coś wypadło. Okej, okay, pająk sobie wypadł. Dobra, lecę dalej. Teraz nic się nie pojawiło, owszem. Nie wiem, ale dlaczego tak się dzieje? Dobra, rozwalę to wszystko może. Nice. Cyk, cyk. O, diamentowe kurczaki. Siema. Okej. Protection 3. Nie starczy mi na dwa przedmioty, to kupię sobie... Protection 4. Dobra. A, rąbisie, mam już fajny hełmik, ale Mati, serio, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja pamiętam, jak sobie kiedyś sprawdzałem... O Jezu. Jak sobie kiedyś sprawdzałem Lucky Blocki, właśnie te pink, tak osobno, to z każdego chyba miałem drop. Nie wiem, czy one nie są ze sobą kompatybilne, czy jak to działa, ale... nic w konsoli jakby nie pokazuje, więc... trudno mi powiedzieć, o co chodzi. Pozdrawiam. Rozumiem. No. Także weź się na mnie, nie złość, co? Nie złoszczę. Aha. Nie masz na to wpływu. Kompletnie nie mam na to. O kurde! Ale będziesz miał fajną przeszkodę. Dobra, tego mogę sobie otworzyć, bo tutaj z tego wiem, że coś poleci. O, i tu się zaczynają fajne etapy. Które polega na doskoczeniu. Ja oczywiście wiem mniej więcej, jak to przejść. Na mapę. Jeszcze ja nie mam lucky bloków. Ale słuchaj. Ja się pytałem, czy chcesz stawiać... nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Dobra, wezmę sobie tutaj, zrobię coś takiego, bo nie, inaczej nie widzę sposobu, żeby doskoczyć tam. Cyk. O, tutaj chyba? Jak tam doskoczyć? Dobra, nice. Okej, lecimy dalej z pink. O, kowadła mi zleciały! Woo! Czemu tutaj masz nierozwalone takie bloki? A gdzie? Wydaje mi się, że wszystkie rozwaliłem. Chyba, że ty tutaj jeszcze nie dotarłeś. Nie, no ja jestem już na górze. Nie, masz 3-4 lucky blocki nierozwalane. A ty też masz, ale ci nie mówiłem o tym. Nie, no jak ja mam się tam teraz przedostać? No, nie wiem. Ale ty, no, tak się nie 4 robi. 4 lucky blocki se tam leżą. Ale, no nie wiem, mi się pojawiło takie żelazne duże coś, no jak ja miałem je zniszczyć? Aj, no ale one nie są właśnie, one są przed żelazniakiem. Aha, dobra. Ale nie, no tak, bo ja wtedy otwierałem po prostu pink. Dobra, to wszystko jest w porządku. To co tutaj chodzi? No tu masz taki jakby parkour z tym. I musisz doskoczyć tam na górę. Kurde. Patrz. No, zobacz. Tu sobie skaczesz. Okej, okay. Później na schody. Później polecam sobie postawić bloczek i jeszcze wyżej sobie skaczesz. I jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. Dobra, jestem. Już na miejscu. Nie, czyli nie oszukałem tak naprawdę. Wszystko jest w porządku. O, dwa razy sobie postawiłem Lucky Blocka. Okej. Okay. O, ale drop. Wiesz co dostałem? Mięso. Nice. No, to są te dropy, jak które... Jak mi się coś respi z tych bloków,
Mhm. To zawsze jest to wielki sześcian, który mnie zamyka i zadaje mi obrażenia. Tylko to. Ale chwila, ty stawiasz sobie te ping, tak? Raz na jakiś czas sobie położę. Aha, nie, no to... Mówiłem... Otwieram te wszystkie. A nie, no to ja po prostu, wiesz, jeżeli widzę na przykład, że jest jakiś taki lock, to ja go nie otwieram, tylko stawiam obok ping. I po prostu otwieram tego ping. Czaisz? Okej. Okay. Więc mam pewność, że coś mi wypadnie. A jaką mam mieć pewność, że nie oszukujesz z liczbą zniszczonych lucky blocków? Bo ludzie widzą to. I by mnie wyzywali w komentarzach, gdybym próbował oszukać. Dlatego stawiam dosłownie obok tego bloku. Jakiś iluzjonista mi się pojawił, nie wiem co to jest. A, drugi kolejny iluzjonista, nice. Super, super. Super, super. Idźcie do Matiego, please. Dobra, proszę bardzo. Wszystko zrobione. O, i to jest właśnie ta fajna rzecz, którą chciałem pokazać. I to jest Elytra. Tylko... ja nie umiem latać za bardzo na Elytrze. Więc będzie to o tyle... trudne? Okej. Okay. Co za dziady u ciebie są? No, iluzjoniści, tak zwani. Magicy. Oj. Co daje... Co? Tank. No to jest zbiornik na coś. Nie, chodzi mi o enchant. A nie wiem. Nie mam pojęcia, to jest jeden pewnie z nowych. Weź sobie Elytrę i spróbuj przejść ten tor. Nie sądziłem, że będzie to takie ciężkie. Zakładasz ją na klatę, nie? Jak coś. No a jak się lata? Spacją. Musisz... muszę koczyć, tak? No. Kiedy zadziała. Tak. Uwaga. Chcę zobaczyć. I spacja. Aha. Pięknie wpadłeś do lawy. I... O! Dobra. No co jest z tą Elytrą? Blisko. Ale podoba mi się jakby to, że jest jakby urozmaicenie, że mówię, że nawet jeżeli... to jest, przejdę to za drugim. Że nawet jeżeli te lucky bloki nie działają, to jest coś takiego. Fajne. No, mapa fajna. No, więc... A czemu nie działałoby to na 1.89? Bo nie ma na 1.89 Elytry. Chyba. Tak przynajmniej pisał autor, jeżeli jak mu napisałem, słuchaj, ale my gramy na 1.89. Ej, mam... Stanąłeś w miejscu, widziałem to. Dobra, jak się używa Elytry? No przecież ty mnie tłumaczyłeś mnie to. Ale no jakby... Inaczej, ja wiem jak się używa Elytry, ale no nie potrafię dolecieć do końca. Dobra, będę klikał kill, żeby to jakoś szybciej poszło. Cyk. Cyk. Mati, jestem na twoim torze. Ale nie, dobra, mogę to zrobić. No nie. Ale fajne. Ej, w ogóle, wiesz co, ja bym zagrał całą taką mapę elytrową, taki wyścig. By było to spoko. Nie fair. Musisz cofnąć się i na swoim torze przejść. Aha. Ta, już. Ale poleciał! Ej, leciałeś jak Adam Małysz. A, bo to piękne. Ja, Adam Małysz się. No, ale naprawdę fajne. Decent... Uuuu, hello! Powiem ci, że nie ma takich crazy dropów, w tym sensie, wiesz, takich... totalnie broken, milion ataku. Ale z tych ping wypadają naprawdę spoko przedmioty. Możesz wziąć tego gościa z mojego toru? Dzięki. Miło, że przeszli do ciebie. O, kolejny iluzjonista się pojawił. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego z tego... Okej, okay, spokojnie. Co ci spaliło? Nie gadaj, czemu się zrespiłem poza Elytrą? Nie wszedłeś w ten przycisk z tyłu. Odpowiedzialny, tepnij się do mnie. Okej, okay, chodź Jaki tutaj. Jaki przycisk? Ten. Który? Ten. A, no. Tylko, że no na swoim torze musisz to zrobić, bo to jest mój tor. A, to jest twój tor. Tak, to jest mój tor. Nie, dostałem jakąś enchant ślepoty i nic kompletnie nie widzę. No bo jesteś ślepy, Jezu. O, ja też dostałem, dzięki. No, dzięki. Ale nie, mam na tyle dobre przedmioty, że... Chociaż wiesz co, ja nie mam miecza nawet. Ja mam jakiś taki, co ma jeden... mocy. Okej. Okay. Dobra. O, teraz będą ciebie chyba bili. No, sam u mnie na torze. A w ogóle... nawet nie wiem... co to jest ten iluzjonista cały? I kiedy to zostało w ogóle dodane do gry? O, coś ciebie zabiło. Chyba to nie było fajne, co? O Jezu.
proszę, nie nakładajcie na mnie. Elder Guardian, kocham cię. A, też od nowa zaczynasz. W sumie ty możesz oszukiwać, nawet nie ogarnąłem tego. Co to znaczy? No, że wiesz, że możesz mówić, o, nie zniszczyłem tego Lucky Blocka, z którego i tak nie ma dropu, ale też sobie nie postawiłem ping. A po co? Czyli może tak być. Ja w sumie nie wiem, gdzie... O, tutaj chyba mam teraz. No nie, no co za debil. Jakie słownictwo. Uważaj. Nie. To tobie się pojawił? Jop. Mam go usunąć? Możesz. Bo to jest z tego Lucky Blocka. A, rozwaliłeś takiego zwykłego? Tak. Okej. Dobra, kill. Wszystko. Dzięki, nie wiem. Zabiłeś mnie. No tak, ale z siebie też zabiłem. No chyba nie do końca. Kościół. Chciałem ci zdzielić, ale no byłeś daleko od toru, więc niestety nie da się nic zrobić. Co mi daje random Ender Pearl? No, to jest perła. To ma looting 5. No po prostu to jest zwykła perła, na którą jest nałożony enchant lootingu i tyle. I jak mogę go wykorzystać? Jak będziesz na przykład zabijał moby, to wypadnie ci więcej mięsa zombiaka, jeżeli na przykład będziesz bił zombiaka. I tak dalej, i tak dalej. Tak, ale w sensie... Czy jak możesz to wykorzystać na torze? No. Nie wiem. To jest jeden z tych przedmiotów, który chyba nie ma żadnego zastosowania, jeśli mam być szczery. O Jezu! Góra pająków. Dobra, spokojnie. Lecimy. Ale gówno drop. Niby 800 dropów jest w tych ping. Weź te pająki do siebie. No, ale były u mnie. Były u mnie, to przeszły na twój tor. Sorry, gościu. Tak to działa, bo nie mamy żadnej bariery ani nic takiego. Palą się. Pająki? Tak. A, bo ja tam lawę wylałem. Znaczy, lawa sama się w sumie wylała. Czemu ja mam więcej śmierci od ciebie? No bo więcej razy się wywaliłeś na elytrze. Ty, a mogę ciebie na przykład zabić parę razy i to się wtedy wyrówna? Chyba nie. Czy będzie to brane jako oszustwo? Gdzie ty jesteś? No. O, ale miałem ochotę już, wiesz, biegłem do ciebie z moim kill-offem. Co to jest? A po co do mnie biegłeś? Chciałem ci coś pokazać fajnego. Okej. Okay. O nie. Nie, dobra, ja widzę, że ty nie otwierasz Lucky Blocków. Przyłapany zostałeś na gorączym uczynku. Tak, dlatego mam 10 tysięcy blazów. Tarara, przychodzę obok blazów. Dobra, przerzucam je do siebie. Nie. Dobra, to jest końcówka. Siemano. Dobra, pięknie, chodź na arenkę. O, tutaj jest spokój przynajmniej. Powiem ci, że moje przedmioty to jest jedno wielkie XD. Naprawdę. No, u mnie w zasadzie też. No ale czekaj, może coś się uda jeszcze z tego zrobić. Musisz mi dać sekundę. Okej. Tank 1 też mam właśnie, tank helmet. Coś takiego. Możemy się wymienić jednym przedmiotem, chcesz? Nie. A. Jest problem, bo ja nie mam miecza nadal. Mój miecz ja posiadam. Mhm. Aczkolwiek nie wiem, który jest zepsuty, a który działa, bo oba są ale machita. Wiesz co, jeśli mam być 4, to chyba wolę coś takiego, jak mamy oboje słabsze przedmioty, niż jeden z nas ma mieć 9999 i jakby giniesz na jednego strzała, tak? To może być w miarę wyrównane. Nie wiem, czy też się też tak z tym zgadzasz, czy nie. Tak. Okej, dzięki. dobra, ja chyba jestem... chyba jestem gotowy. Dobra, co to jest? Ja za chwilę tylko uporządkuję rzeczy. Okej. Kurde, tak... Niby coś tam mam. Łopatą będę musiał się bić z tobą. Jaki lofem? A, takim zwykłym, tym diamentowym, podstawowym? Nie, trochę innym. Tak. W sumie, kurde, źle zrobiłem, bo nie sprawdziłem kompletnie tych lucky bloków. Ale nadal nie mam pojęcia, dobra, jeżeli jest 6 typów, dlaczego to nie działa. Ale dobrze, że te ping były, które zawsze tam działają. Dobra. Zaczynamy? Tak, jestem gotowy. Okej. Chyba sobie nie robimy nic. Właśnie tobie zbroję rozwaliłem.
to nic nie zmienia. Nic kompletnie tobie nie robię? Nie. Bo pewnie masz jakieś odpalone poty. Dobra, to ja mam inny pomysł. A, ja... Ty jak? No zjedz sobie jabłuszko, zjedz. Ej, o kurde. Dobra. Dobra, gościu, nie masz ze mną szans. A dobra, bo ty koksa po prostu zjarłeś. Tylko nie mam pojęcia, ile ten koks się będzie utrzymywał. Wiesz co mi to przypomina? Jak są takie serwery, wiesz, hardcore. To właśnie tam tak klepy wyglądają, że się... Tysk! Dobra, jesteś oszustem. Nie wie czemu. No bo miałeś drugą zbroję. A tak się nie robi. Dobra, chodź. Czemu masz nie. Nie miałeś miecza. Miałem miecz. Aha, i go po prostu nie używałeś, tak? Tak. Aha. No odejdź. No odejdź. Dobra, jest. Dobra, teraz palisz się, gościu. Zbroja chyba tobie poszła, albo mi. Mi? Nie, tobie. Nie, masz. Ty nie masz spodni chyba. Klepa Minecraft Hardcore PvP Lucky Block. To se założę inne, no. No gościu! Nie mam stack koksów. Serio? Tak. Dobra. Teraz, teraz się wkurzyłem. Nawet nie podejdziesz. To co? No zostaw! Mam szruma, który wybija na 10 km. No właśnie widzę! Ale ja mam pomysł. Okej. Okay. Teraz się wyrzucę przez tą dziurę. Aha! Nie! Wiedziałem, że to zrobisz. Byłem pewien i chciałem w ostatniej chwili się odsunąć. No ja nie wiem, tak stoję centralnie za tobą, tak, jak rozmawiasz ja wiem, sobie. Ja wiedziałem o tym, nie? Tylko to, mój plan, wiesz, jak miał wyglądać? Patrz, ja sobie tutaj kopię, nie? I się odsunę w ostatniej chwili, biegnę za ciebie i ciebie wkopuję tam. Ale, ała, proszę ludzie, nie wyzywajcie mnie, ja wiem. O mój Boże, ale ty zapomniałeś, że ja... Co? Że ja już nie jestem noob, to teraz ja jestem pro. Ale... Ty z moim knockback shroomem? No weź tego grzyba, no! Nawet byś mi nie wyrzucił. No właśnie chcę zobaczyć, czy... A nie, dobra, byłoby ciężko. No spróbuj, no. Dobra, nie mają. Ej, ale po raz pierwszy wyścig był naprawdę jakby... w tym sensie nie wiadomo było do samego końca, kto wygra, bo... Nie wiem, tam sekunda nas różniła od mety. Także spoko. No niestety... mapa fajna, naprawdę, podobała mi się. Także jeżeli będziecie robili mapy, to polecam wziąć przykład właśnie z autora i jakby dodawać od siebie. Kocham Magdę. Ej, weź mnie wyrzuć. A. Zrobię test. Okej. Okay. Bo jakby fajne to jest urozmaicenie oprócz toru, jeżeli coś tam jeszcze jest. Ty, jaki... Okej, okay. Dobra, on jest prosem. On jest jednak prosem. O Jezu. Jakbym coś takiego wygrał? No, to by było piękne. Dobra, słuchajcie, także jutro odcinek będzie u Matiego, wy pamiętajcie, tak? Aby go ocenić. Zapraszam i dokładnie. Miłego oglądania i miłego dnia życzę. Dokładnie tak. Na razie, cześć. Cześć.